Jest to krem dla dzieci, niestety, dlatego że nie znalazłam jeszcze kremu naturalnego z wysokim filtrem, więc tylko dla dzieci. Ma faktor 45. Ja niestety nie mam czasu używać kremu na dzień, dodatkowo mleczka do opalania, dlatego kupuję jakby od razu krem na lato z wysokim filtrem do twarzy. Co mogę na temat kremu powiedzieć? Bardzo fajnie, że jest z pompką. Lubię takie kremy, nie w słoiczku. Oprócz tego, no raz tylko niestety zdążyłam go użyć, więc co mogę o nim powiedzieć, że zostawia delikatny, biały jakby ślad na cerze. Jednak po jakimś czasie on znika, ale coś więcej na pewno powiem Wam w późniejszym czasie. Kolejną rzeczą, którą sobie wcześniej kupiłam, był szampon z grejpfrutem z firmy Santé. Słuchajcie, wcześniej używałam szamponów do cery, przepraszam, do skóry przytłuszczającej się. Jednak umyję włosy codziennie, dlatego zauważyłam, że są coraz bardziej wysuszone i wpadłam na to, że tak naprawdę powinnam używać szamponów do skóry suchej. Tym bardziej, że ten, jak przeczytałam, jest do mycia włosów witalizujące mycie włosów łagodnymi substancjami oczyszczającymi oliwką i olejkiem grejpfrutowym dla zmęczonych i zniszczonych włosów. Zaleca się do codziennego mycia, czyli idealny szampon dla włosów takich jak ja i mam nadzieję, że się sprawdzi. Pojemność 200 ml i oczywiście pachnie takie zamknięcie jak w biosilkach grejpfrutem. Kolejna jest odżywka do włosów różana z firmy Lavera. Słuchajcie, pachnie cudnie, tak różano. No a o zastosowaniu powiem Wam, działaniu, przepraszam, powiem Wam później. Kolejną rzeczą jest balsam do ciała Blue Wave. Jest to zapach morskiej bryzy na bazie jaśminu, róży i drzewa sandałowego, co mogę potwierdzić, rzeczywiście pachnie delikatnie jaśminem. Mam z tej serii jeszcze wersję różową, żółtą, przepraszam, o zapachu tak bardziej cytrusowym. Jestem zadowolona z tego balsamu. No, genialnie nienawidzę, ale nie oczekujmy tego od balsamu. Jedynie masła do ciała świetnie nam nawilżą skórę, jeżeli mamy bardzo suchą, co się sprawdza, bo miałam właśnie wcześniej masło do ciała firmy Logony i świetnie nawilżyło mi skórę. Jeżeli propos Logony, to kupiłam jeszcze pilnik szklany, bo widziałam z filmiku z jednej z dziewczyn, poleca do pielęgnacji paznokci pilnik szklany. Słuchajcie, mi się strasznie rozdwajają paznokcie i zauważyłam, że to rzeczywiście w głównej mierze od pilniczków papierowych, bo po samym jak wyrównałam płytkę paznokcia, od razu mi się już zaczynała rozdwajać i kupiłam pilniczek szklany. Nie chciałam drogeryjnego z tych kosmetyków, co używam, czyli Logony. Jest, słuchajcie, świetny, delikatnie, nie za mocno. I tylko przyjadę sobie jakby ręką i już nie ma tych białych, nieestetycznych śladów. Oczywiście trzeba będzie go też raz na jakiś czas umyć. Z tej samej firmy kupiłam sobie jeszcze kredkę do oczu brązową. Opakowanie mi się strasznie podoba, takie eleganckie, ze złotymi napisami. Kredka jak kredka, jest kolorek brąz. Jest bardzo mięciutka, fajna do oczu. O, jest trwała, słuchajcie, bo mi czasem makijaż się rozmazuje, cienie muszę poprawiać, ale kredka jest fajna, trwała, miękka. Natomiast tak, to jest kosmetyki, które kupuję, zamawiam z internetu, ze sklepów i często dostaję, słuchajcie, mnóstwo próbek, co mogę sobie dzięki temu przetestować różne produkty. Na gratisy. Niestety są to produkty trochę droższe od tych drogeryjnych, ale nie na tyle też drogie, co na przykład te firmy droższe, typu L'Oreal, czasem Malsamy, Garnier, ten na przykład dałam 20 zł. Dlaczego kosmetyki naturalne?
Wcześniej szukałam coś innego niż te kosmetyki drogeryjne.